Cele i założenia projektu ram kwalifikowanych także w wymiarze europejskim są jasne, ale to przecież nie rama stanowi o istocie i celu głównym tego zamierzenia. Tak jest. Rama, którą stworzyliśmy, jest, można rzec, narzędziem dla fachowców. I dla fachowców, HR-owców, ale też dla zarządzających organizacjami, kryje ona wiele praktycznych zastosowań, które mogą być wykorzystane zupełnie niezależnie od tego, jak system kwalifikacji będzie ostatecznie zbudowany i jakie regulacje ustawowe go określą. Ale powiedzmy też od razu, że w innym wymiarze te rozwiązania systemowe, ustawowe są ogromnie ważne, ponieważ one mają stworzyć przestrzeń, warunki i sprzyjające okoliczności dla powstawania aktualnych, żywych i potrzebnych kwalifikacji, które powstają dynamicznie na zmieniającym się rynku. Te kwalifikacje nie powstaną nigdzie indziej, jak tylko właśnie w ramach rynku, przez ludzi, którzy po prostu identyfikują i definiują potrzeby z tego zakresu. Te kwalifikacje muszą być opisywane, muszą być tworzone narzędzia i warunki do tego, ażeby można było te kwalifikacje uzyskiwać, żeby można było osiągać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potwierdzane certyfikatem. To wszystko wymaga wsparcia państwa i również uwiarygodnienia poprzez spełnienie standardu dla tych kwalifikacji, które nie mają takiej wiarygodności jak kwalifikacje z rynku formalnego, jak dyplom uczelni wyższej. A wiele kwalifikacji na to zasługuje. System ma stworzyć do tego warunki. W jaki sposób zadbaliście o wpisanie oczekiwań interesariuszy projektu w jego treść? Projekt założeń ustawy z intencji swoich zawiera wszystkie te główne cele, o których powiedziałem. I cel główny właśnie otwarcie systemu na kwalifikacje nowoczesne, tak zwane kwalifikacje rynkowe. Ale równocześnie w toku projektu, poprzez rozmowy z bankowcami, w wywiadach, w ankietach, uzyskaliśmy też pewne wyobrażenia, z których najważniejszy postulat brzmi w ten sposób. System nie zafunkcjonuje, jeżeli nie zaangażuje się w niego sam sektor, kiedy nie zaangażują się w to fachowcy. I system nie zafunkcjonuje, jeżeli nie zaistnieje taka optymalna równowaga między rolą państwa, która jest w tym wszystkim bardzo ważna, ale decyzje państwa, a w tym wypadku właściwych ministrów, którzy będą mieli wynikające z ustawy kompetencje, jeżeli źródłem tych decyzji nie będą propozycje wypracowane przez rynek, przez sektor. I to jest bodaj najistotniejszy postulat. W tej mierze zarysowaliśmy pewne propozycje w stosunku do ministra finansów, który w naszym rozumieniu będzie w stosunku do kwalifikacji bankowych tym właściwym ministrem, o którym projekt ustawy mówi.